Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną powłoka Neoxal 1.61. Będę to nazywał 61. Temperatury teraz są okrutne, bezlitosne. W garażu w dzień potrafię mieć 36 stopni, więc stwierdziłem, że zarwę noc. 3.54. Obudziłem się o 3.00. W sumie moja głowa sama stwierdziła, że teraz będzie najlepsza temperatura. Panel sobie już wcześniej przygotowałem, liznąłem odpowiednio. Zostawiłem sobie tylko finish, tak żeby właśnie o tej godzinie kawusia jest, żeby nie było. Śniadanko zjedzone. Myślę, że liznę to finishem. Przygotuję panel, odtłuszczę, a testuję ciekawy produkt do odtłuszczania. Nie pochwalę się jaki. O, już nawet było widać kawałek buteleczki. Ktoś, kto zna ten temat, kto zna tę firmę, to po kolorze tak to wygląda. Powinien poznać. No dobrze, żeby nie przymulać. Wskoczy teraz finish, później biorę się za powłokę. I teraz tak, panel podzielę na pół, bo tu będą dwie powłoki tej samej firmy. 111 również wskoczy, ale 111 myślę, że będzie troszeczkę później, w kolejnym miesiącu. Film ten chyba pojawi się bodajże 23 sierpnia, także niebawem. Dzisiaj u mnie jest wtorek, 11, więc akurat zdążę jeszcze tak przed samym wrzuceniem filmu pokazać kropelkowanie. Auta nie będę był. Na koniec zarzucę jeszcze reload od Neoxala, który jest, można powiedzieć, przypisany do tej powłoki, też 1.61, z tego względu, że niestety auto będzie się przemieszczać, nie będzie sobie stało te dwa tygodnie w garażu, żeby zrobić właśnie taką jakąś ochronę dla tego lakieru na kurz, pył, ewentualnie deszcz. Dobra, ja się zabieram za męczenie tego lakieru i widzimy się za chwilę przy aplikacji powłoki. No dobrze, lakier jakoś wygląda. Ostatnie namoszczenie z mojej strony produktem, który niebawem. Myślę, że zimą pojawi się na kanale. Ciekawy odtłuszczacz, troszeczkę męczący we wnętrzu. Przedmucham jeszcze sobie panel, tak jak mówiłem wcześniej, przetrę go, dam mu troszeczkę na odparowanie i widzimy się przy aplikacji powłoki produktu. No dobrze, panel jakoś wygląda. Było ostatnie namaszczenie produktem, który właśnie testuję, jeżeli chodzi o odtłuszczanie powierzchni, przygotowanie pod powłokę. Mam tu cały zestawik Neoxala 1.61. Bardzo fajna paczuszka. Teraz tak, optymalna temperatura 15-25. U mnie jest 22 stopnie i jest godzina, słuchaj, 5 rano, więc pomyśl sobie, co tutaj będzie o 10. A będzie też aplikacja i o godzinie 10, więc... Ale to może i dobrze. Sprawdzę powłokę przy różnych temperaturach. Mam nadzieję, że nie będzie to miało dużego wpływu na trwałość powłoki. I teraz tak, co my tu mamy? Sposób aplikacji: zabezpieczona powierzchnia powinna być czysta i odtłuszczona. Przygotuj odpowiednią ilość wody destylowanej lub demineralizowanej w butelce z atomizerem. Na zabezpieczony element nanieść wodę w postaci obfitej mgiełki. Obfita mgiełka to nie jakieś huknięcie, po prostu panel ma być wilgny, że tak powiem. Więc spryskać sobie powierzchnię i
odczekaj kilka, rozprowadź i teraz na aplikator nanieść 10 kropli. 10. Odczekaj kilka chwil, minuta 3 do 3. Nie dopuść do wyschnięcia, pokryj ponownie wodą, czyli aplikujemy wodę destylowaną, 10 kropel na aplikator, rozprowadzamy produkt, czekamy do 3 minut w zależności od temperatury i zbieramy. I wtedy, odczekać kilka chwil do 3 minut i ponownie spryskujemy wodą destylowaną powierzchnię i osuszamy mikrofibrą. Suchą stroną wypoleruj, czyli z jednej strony zbieramy nadmiar wody. Tak naprawdę to możesz sobie to również dobrze zwilżyć mikrofibrę. I też będzie dobrze, czyli mokrą mikrofibrą i suchą docierasz. Przechodzimy na kolejny element. Ok, po zakończonej aplikacji warto reload regenerujący jako top coat. No, czyli tak jak mówiłem wcześniej, zabezpieczę sobie to reloadem. I teraz tak, pisze coś, tu jest napisane o trwałości tej powłoki. Nic. No dobrze. Zobaczmy, co mamy w zestawie. Zawodnik, fajna butelka. Podoba mi się metalowa, całkiem fajnie to wygląda. Zapach. O, już się krystalizuje, bardzo dobrze. Zapach IPY na maksa. Bardzo przypomina mi IPę. Co tu jeszcze mamy? Ściereczki do aplikacji. Ściereczki. No chyba Chińczyk. Chyba Chińczyk, podobne do tych chińskich. Aplikator. O, tutaj chyba całkiem fajny. Nietypowy taki, kurczę, troszeczkę inny. Nawet fajnie się go trzyma w dłoni. Całkiem nieźle. Już tutaj odkładam. Pyk. I mikrofibra z reloadem. No to w sumie to by było chyba na tyle. Reload. Powącham. Wow, tutaj trochę inaczej pachnie. Tutaj bardziej w nitro idzie. Ok. I mikrofibra, która bez szału. Źle też nie jest. Czy jej użyję? Myślę, że tak. Myślę, że jej użyję jako do zbierania, a do docierania wezmę sobie inne, swoje ulubione. No dobrze, to co? Zrobimy tak. Z daleka myślę, że nie będziesz za wiele widział. Teraz też pewnie za wiele nie widzisz. Myślę, że aparat przestawię bliżej panela, tak żebyś mógł cokolwiek zobaczyć, jak to się odbywa. Nie będziesz mnie widział, na szczęście. Stety albo niestety. Będziesz mnie tylko słyszał. I postaram się krok po kroku zaaplikować powłokę. 3 warstwy. Rozmawiałem z Grzegorzem, którego serdecznie zresztą pozdrawiam, właściciela firmy Neoxal. Rozmawiałem z Grzegorzem, jeżeli chodzi o warstwowanie powłoki. I sytuacja wygląda tak. Pierwsza aplikacja odczekuje godzinę. Czyli tak, pierwsza aplikacja godzinę odczekuje, druga aplikacja. I po drugiej aplikacji, jeżeli chodzi o trzecią aplikację, 3 godziny. Także pierwsza aplikacja odczekuje godzinę, druga aplikacja i przy trzeciej warstwie 3 godzinki. I po tym od razu może wskoczyć reload, który aplikuje się tak samo jak powłokę, na mokro. No dobrze, nie będę już przynudzał. Ja przestawiam aparat i widzimy się za chwilę. No dobrze, jestem. Słuchaj, w garażu mam idealnie 22 stopnie. Od czego zaczynamy? Tak jak mówiłem wcześniej, woda destylowana, zwilżamy panel. To nie jest tak, że robimy jakąś mgiełkę. Zwilżamy go, po prostu go sobie, po prostu zwilżamy sobie panel. Tak jak widzisz, wilgny panel. Pokażę ci to może z tej strony. Spójrz. Widać? Widać. Jest woda. Jest woda na nim. To nie o to chodzi, żeby cudować z jakimiś mgiełkami, kombinować. Chodzi o to, żeby był wilgny. I jedziemy z bałaganem. 10 kropelek na panel i liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
opornie to leci 6, niech to leci 7, 8, 9, o, 11 poszło. Od razu mówię, dziwnie leje się z tej buteleczki, produkt nie chce w ogóle wylatywać, także tutaj lipa. I rozprowadzamy oleiście, troszeczkę topornie, ale nie ma dramatu. Nie ma dramatu i lecimy równomiernie, jak to przy powłokach. Lustereczko, powiedz, przycie. Przecieram jeszcze w tę stronę. Pyk. Nie, aplikacja bardzo fajna. Słuchaj, dzięki wodzie jest płynna. Bardzo fajnie. Nie ma jakiegoś strasznego oporu. Ok. Powiedzmy, że już mam zaaplikowane. Bardzo ciekawie. Teraz tak, dorzucam, bo na dolny panel. O! Tragicznie się aplikuje z tej buteli. Strasznie. To jest po prostu nieporozumienie. Strasznie, naprawdę nieprzyjemnie z tego względu, że tak jakby buteleczka nie miała odpowietrznika. O, może w ten sposób to ugryzę. I nie chcą te krople w ogóle wylatywać. O, na dole to chyba przesadziłem z ilością. Tak mi się kapnęło, że... Ok, aplikacja bardzo fajna. Dobra, teraz tak, odkładam. Czas start. Pyk, pyk, pyk. No i leci. Tak jak widać, dam 2 minutki do 3. Średnią weźmiemy. Tak, 22 stopnie, czyli 2 minutki. Cóż tu mogę teraz przy docieraniu? Zmuszony będę odwrócić sobie do góry. Albo nie, jeszcze nie. Jeszcze Ci pokażę, jak to wygląda. Tutaj, jeżeli chodzi o tę powłokę. Tu widać, że gdzieś jakby przyschło. Widzisz to? Tak, tu jakby gdzieś przyschło, jakby złapało klej z tego. No niestety. Kurczę, bo chcę oddzielić dwie powłoki. Ale tak poza tym to równiutko się rozłożyło. Tutaj myślę, że to jest wina tego kleju. Tu na dole również spoko. Dobra. Ok. Teraz ustawię tutaj tak. Dobrze, tu jest tak. Ile mamy czas? 54, 55. Dobra. O, widzę. Nie, odparowuje, widać. Widać, że odparowuje. To nie jest klej, bo widać, że odparowuje. Robi się taka mgła. Widać, że odparowuje. Tutaj też, tak, widać. To widać, ewidentnie. Tutaj też takie mazy jakby zostawały. Okay. Czyli to nie jest klej. Powłoka po prostu odparowuje. Dobrze, ile my tu mamy? Minuta 23, 24. Jeszcze chwilunię i będę zmuszony, tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem czy wspominałem, będę zmuszony odwrócić sobie lampy do góry, żeby widzieć. O, teraz doskonale widzę. Teraz to już widzę, co jest 5. Ciekawe, czy uda mi się to pokazać. Kurde, nie uda się. Za ciemno, poczekaj. No nie uda się. Poczekaj, lampę jedną w tę stronę. O, może teraz. O, widać, co? O, właśnie. Tak to wygląda, spójrz. Takie mazy jakby. Jak mam lampy do góry przestawione, one są takie ciemne. Czy zmieniają barwę? Zaraz Ci powiem. Tak, widać, są takie place ciemniejsze. I teraz tak. No, ciemno na maksa. To tutaj postaram się rozjaśnić. Poczekaj. Nie w tę stronę, w tę. O, tak. Nie, jedną muszę jednak tutaj, żebyś cokolwiek widział. Nie, musisz cokolwiek widzieć, kurde. No wybacz, no niestety sprzęt mam jaki mam. Dobra, słuchaj, 2.30. 2.30. I teraz co? Ponownie, mgiełka. Tak jak widzisz. Mikrofibra. I zbieram. I idzie to bardzo, ale to bardzo gładziuteńko. Idealnie. Bardzo fajnie. Bez problemu. Płynnie. Zero oporu. Zero jakiegokolwiek oporu. Odwróciłem mikrofibrę. Dobra. Nie, fajnie. Super. Odwracam mikrofibrę. Sucha strona. O, i teraz zaczyna się ciągnąć dopiero. Jak znika woda,
dopiero zaczyna się ciągnąć, czyli dopiero zaczyna się jazda. O, dobra. Szorstki. Średnio. Średnio się to aplikuje. Stawia delikatny opór. W ogóle ta mikrofibra, którą dostałem, widzę, że wyrywa włoski. Ta powłoka. Nic, biorę swoją mikrofibrę. Nie chcę tamtej. Celowe swoje. Tamta jest beznadziejna z tego zestawu. W ogóle, o, od razu inna bajka. Od razu odradzam tamtą mikrofibrę. Bierzesz swoją i polerujesz. Bo zostaną ci takie białe ślady. I tu widzę, że ta mikrofibra, którą dostałem, wyrywała mi włoski. Aplikacja tej powłoki jest fajna. Jeżeli chodzi o docieranie, luksusu już takiego nie ma. Tutaj trzeba się troszeczkę przyłożyć. Niestety to jest powłoka, która jest wymagająca. Bardziej niż te klasyczne powłoki, które nie potrzebują wody. Ja za takimi nie przepadam niestety. Ale możliwe, że odwdzięczy się trwałością. No dobrze. Teraz delikatnie. Teraz muszę, słuchaj, odwrócić, żeby widzieć, czy wszędzie mam dotarte. Będę ci po prostu marudził. O, teraz tak, teraz wszystko widzę. Więc tak, jeżeli chodzi o aplikację bajka, jeżeli chodzi o docieranie, od razu odradzam tą mikrofibrę, która jest w zestawie. Tragedia, dramat. Ja używam tych swoich sprawdzonych, które kupuję za grosze. No dobra. Okej. Która to godzina? U mnie jest godzina, słuchaj, 5:14. Zaraz ci pokażę, żeby nie było. Tak, nie to, tu. Kurde. Zaraz, daj mi chwilę. Daj mi chwilę. 5:15, widzisz to, tak? Super, widzimy się o 6:15 z kolejną warstwą. No nie da się ukryć, że wtedy będzie równa godzinka. Jeszcze raz rzut okiem na panel. Czy wszędzie dotarte? Wszędzie, no. No dobra, no cóż mogę tu więcej powiedzieć? No kurczę, no nie jest to aplikacja jak klasycznej powłoki. Dobra. No dobrze, 1.61 już za mną. Pierwsza aplikacja. Wstępnie. Tak jak kiedyś mówiłem przy powłoce chyba H2O, no nie przepadam za powłokami, które trzeba właśnie na mokro. Kiedyś też aplikowałem właśnie Kiszo, to chyba 801 jest. Też szału nie ma, jest podobna jazda. No. Ona w pewnym momencie, ta powłoka przy docieraniu, ona przysycha. I tu czujesz opór. A mikrofibra, która jest dodana do tego zestawu, to jest tragedia, więc szkoda prądu. Na tę mikrofibrę od razu mówię, odrzuć ją sobie na bok, może ci się przyda do wnętrza. Nie jest fajna, nie jest fajna. Tutaj proszę bardzo. Tania fibra za 5 zł. I sprawdza się idealnie. Oczywiście od kogo? Od miejscowego szamana. No dobrze, pierwsza aplikacja za mną. Wstępnie już co nieco o niej wiem. Jeżeli chodzi o wykończenie, no tutaj w garażu to wiadomo, wiele nie widać. Przyciemnienia raczej chyba nie ma. Coś się już zaczyna szklić. Obok tutaj 111, która widzę, że nie przysycha. No dobra, widzimy się o 6:15, tak? Z tego co pamiętam. Tak, to jeszcze kawał czasu. No dobrze, jestem, druga warstwa, druga porcja, 6:12, ustawię sobie teraz stoperek, stoper, tu mamy stoper, nie tu, tu mamy, dobrze, dokładnie minęło godzina, jak, o, godzina i 3 minuty, kurczę, od aplikacji, bo przy aplikacji, po aplikacji włączyłem sobie stoper i go nie wyłączyłem. Więc równa godzinka minęła. Kolejna porcja, czyli mgiełka na panel. Ok. Podobnie tutaj poszło. Tarra. I 10 kropelek. O, 3, 4, 5, nie wiem, 6, 7, 8, 9. Kurczę, no tragedia z tym, no po prostu nie wiem. Nie wiem co źle robię. Aplikuje się z tego tragicznie. Nie, no leje się niesamowicie. Nie, dramat, dramat. Jeżeli chodzi o wylanie z butelki, to jest jakieś nieporozumienie. Bardzo niefajnie, bardzo niefajnie.
Dobra. I lecimy. Kolejna porcja. Tam, tararam, tararam. Podobnie jak przy pierwszej aplikacji, ten sam opór, czyli przy aplikacji znikomy. Można powiedzieć, że bez oporu. O, zaczyna piszczeć, przedtem chyba nie piszczało. No, przedtem nie piszczała powoka, teraz piszczy. I przeskakuje, dorzucam i przeskakuje na 3. Nie no, strasznie się z tej butelki aplikuje, aplikuje coś okropnego. Dramat. Do tego już widzę jakieś kawałki zaschnięte z boku. Nie no, tragedia. Butelka jak ładna, tak nieporęczna. Niestety. Tutaj na dole to już jest pikuś. Idealnie. Zobaczymy, co będzie teraz. Troszeczkę inaczej się już aplikuje ta woda. Znaczy minimalnie jest płynniej, o tak może powiem. Tu już widzę, że mi przysycha. Dobra. Pyk. Stoper. Jesteś, jesteś. Cyk. Stoper włączony. Widzimy się za 2 minutki. Przepraszam. Widzimy. Co ja mam z tym widzimy? Kurczę. Słyszymy. Tak jak widzisz. 2.30, 2.40. Panel zaczyna przysychać. Spójrz, jak to wygląda. No, łapostrość jest. Zobacz. Widać, co? Jak przysycha. Dobra, to nie będziemy się tu więcej... Nie będziemy dłużej czekać. Nie będę czekał dłużej. Nic nie widzisz, klasycznie. Dobra, to zrobię tak. I teraz zrobimy inaczej. Zrobię, słuchaj. Nie na panel, a na mikrofibrę. Solidnie ją zbliżę. Tak jak słyszałeś, nie wiem, czy widziałeś, i zbieram teraz. I ta opcja, moim zdaniem, jest fajniejsza. Zdecydowanie. Zdecydowanie ta opcja jest fajniejsza. I druga strona. O, i odwracam mikrofibrę. I ponownie zbieram. O, i przy tej mikrofibrze jest idealnie. Tamta to jest jakaś tragedia. Osobiście, jakbym miał Ci doradzić, jeżeli chodzi o aplikację i docieranie tej powłoki, to tak właśnie jak przed chwilą zrobiłem. Zobacz, bezproblemowo. Zamiast na panel, a na mikrofibrę. Tu jeszcze troszeczkę zostało. Ok, odwracam mikrofibrę tam, gdzie jest sucha, i za chwilę polecę suchutką. Ok, tu jeszcze zbieram. No i bajka. Także nie bawimy się w żadne pryskanie, spryskiwanie panelu, tylko na mikrofibrę. Zdecydowanie fajniej. Ok, i teraz tak, ta mikrofibra do wiadra i leci suchuteńka nowa, którą później wykorzystam. Teraz będę nią docierał, a później ją wykorzystam do docierania za 3 godziny na mokro. Ok. O, teraz bajka. Tu coś mi nie leży. Tu za bardzo przyschło. No i tak, tutaj już widzę mazy. Za bardzo przyschła, dokładnie w tym miejscu. Także, tak jak słyszysz, powłoka wymagająca. I tu tego się chyba raczej już nie pozbędę. Niestety, będzie sznyt biały. Zaraz zobaczymy, czy go widać. Tak, będzie go widać. Za mocno przyschła. Niestety, tu wszystko ok, tylko w tym miejscu. Ale spróbujemy to przeciągnąć jeszcze raz i dotrzeć. O, pyk. I docieram go. Znika? Tak, powoli znika. O. Jeżeli zobaczysz, że masz mazy, ponownie, ewentualnie jeszcze wodą, ale lepiej aplikatorem, który wcześniej aplikowałeś, z powłoką właśnie. O, tam, gdzie masz mazy. Tak jak widzisz, no powłoka niestety wymagająca i trzeba bardzo uważać. Stąd właśnie ja sobie przymulam światło. O, i teraz widzę dokładnie. Przedtem niestety doświetlałem, że ty byś widział, i to jest minus. Ponownie odczekam na te miejsce, gdzie miałem mazy, taki jasny plac przyschnięty. Niestety tutaj wszystko jest ok. Na dole jeszcze sobie sprawdzę.
tutaj w jednym miejscu widzę. Jest jakby zajechane, ale to jeszcze muszę doświetlić sobie. Tak, tutaj w jednym miejscu. Dobra, ok. Dotrzeć. I zbieram teraz suchą już. Nie bawię się w żadne zwilżanie, żeby nie powstały te masy. O, o właśnie. I teraz jest idealnie. Także no widzisz, no niestety przy tej powłoce trzeba się troszeczkę pobawić. Jeżeli masz niedotarte w którymś miejscu, no to właśnie tak jak ja przed chwilą, uzupełnić i nie bawić się później w wodę, tylko od razu delikatnie, jeszcze gdzieś tu, nie, mas delikatny został. No i on już chyba zostanie. Trudno. Nie jest za bardzo widoczny. Zniwelowało go, zaraz zobaczę. Odrobinę go zniwelowało. Dobra, zaraz ci pokażę, jeżeli uda mi się go zgarnąć. Telefonem. Aparatem, przepraszam. Nie wiem, czy to widzi. O, widzisz tutaj taki delikatny biały, biała smuga. No właśnie. Na jasnych lakierach tego nie będzie widać, no bo to wiadomo, to przy jasnym srebrnym lakierze. Przy ciemnym niestety nie ma już tego komfortu. Dlaczego tak się stało? Za długo przetrzymałem. Pozwoliłem przyschnąć powłoce i dlatego został ten mas. Zobaczymy, czy po 3 godzinach po aplikacji on zniknie. No dobra, godzinę mamy, już sprawdzam, przepraszam, poczekaj. 6:20, czyli widzimy się o 10, tak? 6, 7, 8, a przepraszam, o 9:20 się widzimy. Ok, ostatnia aplikacja, czyli trzecia porcja. Słuchaj, niestety nie wytrzymałem do godziny 9:20 chyba czy 30, z tego względu, że w garażu mam już 28 stopni, więc lecimy tutaj po bandzie. Aplikator, pyk, pyk. Zobaczymy, co będzie z powłoką, jak się będzie aplikować i docierać, gdy temperatura będzie oscylowała w okolicach 30 stopni. No dobrze. Woda zaraz destylowana, momencik. No, już ładne kropelki. Piękne. No, ładnie kropelkuje. Dobra. Panel zwilżony. Lampy włączone, gitarra. Jeszcze muszę sobie, jeszcze momencik, daj mi chwilę. Muszę sobie wyłączyć oświetlenie, bo jest tam za jasno. O właśnie, teraz jest idealnie. U ciebie jest w ogóle tragicznie zapewne. To włącz chociaż jedną lampę. Poczekaj, może tą, żebyś widział lepiej. O, trochę lepiej widzisz, nie? Później i tak ją odwrócę. No dobrze, kolejna porcja. Spójrz, tutaj widzisz. Skrystalizowało się już. No, postaram się ponownie 10 kropelek. Kurczę, może mi się uda w końcu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, lipa. Sześć, kurczę, siedem, osiem. No dobra, o, 11 ponownie. No, niefajnie się aplikuje. Niefajnie się wylewa z tej butelki. Ok. I klasycznie. Stryk, cyk, cyk. Obrys auta złapie panelu i rozkładanko. No teraz to już idzie jak po maśle po tych 3 godzinach. Dobra. Jeszcze rozkładam, dopóki jest hydrofobowość. Tak powstają takie oka jakby, dopóki one nie znikną. To cały czas rozkładam powłokę. To jest ważne moim zdaniem. O właśnie, tak jak widzisz. Teraz nie powstają żadne tak zwane oka. I moim zdaniem teraz leży równiuteńko, tak jak powinna leżeć. Ok, i teraz tak. Pyk, cyk, stoper szybciutko. Kurczę, zapomniałem go włączyć. Nie kalendarz, kurde. Stoper do mordy jeżo. Pyk. I lecimy. W sumie to będę patrzył, żeby mi nie przyschła. Dorzucę odrobinkę. Raz i dwa. Dobra. I wskakuję na dolny panel. Dobra. O, tutaj też ładnie już kropelkuje.
i też dopóki nie przestanie pojawiać się hydrofobowość, rozkładam produkt. Dobra. Ok. Bardzo dobrze. Nie da się ukryć, że najprzyjemniejsza aplikacja jest właśnie teraz, za trzecim razem. Najlepszy poślizg, najlepsze rozłożenie. Ok, dobra, to mamy za sobą. Tu ładnie, tu wszędzie jest. Ok. To wyrzucam. Nie, to jeszcze zostawię, bo jakbym gdzieś przyszło, będę musiał poprawić. Miałem już wyrzucić ściereczkę, niedobrze. Zostawiam ściereczkę. Mamy minutę na górnym panelu, słuchaj. Ja pozwolę sobie odwrócić, wybacz, żebym widział. Mhm, dobra. Tutaj ładnie, ładnie. Tu też nieźle. Ok. Minuta 18. Dobra. Osobiście, moim zdaniem, 2 minuty to jest maks dla tej powłoki. Jeszcze chwilę. Tu już widzę, przysycha. Tu też. Minuta 34. Tu na dole też zobaczymy, czy. Nie, już. Ok. Minuta 40. Już widzę, że w jednym miejscu przysycha. Na mikrofibrę. Srogo. Ok. I lecę z bałaganem. I zaczynam tu z tej strony. Ok. No, teraz się idealnie zbiera. Dobrze. I na dole. Po tych 3 godzinkach super. I odwracam mikrofibrę. I zbieranko. No, teraz ładnie poszło. Elegancko. Zdecydowanie jest lepiej, jak woda idzie na mikrofibrę. Dobra. O, tu jeszcze rozcieram, bo jest mokra. To do wiaderka. Świeża mikrofibra. Pyk. O, właśnie tak. I teraz już dosłucha. Bardzo fajnie. O, teraz zero oporu. Teraz perfekcyjnie. Tak się zastanawiam, czy ta godzinka to nie za krótko, bo powiem ci, że po 3 godzinach bardzo fajnie się powłoka ułożyła. Lepiej niż po tej godzinie. No ale dobra, nieważne. Stryk. Ok, i teraz na dole. Dobra. Ok. Jakby luksusowo, słuchaj. Lampeczka. No to ten mas zminimalizował się praktycznie do zera. Ja go tam pod latarką go widzę. Myślę, że tak. Jeżeli ktoś nie będzie wiedział, że on tam jest, to go nie zauważy. Ale tak czy tak, musimy uważać. W żadnym stopniu nie możemy pozwolić jej dłużej przyschnąć. Jak tam troszeczkę przyschnie, nie ma problemu, ona się rozciągnie. Na szczęście poprawiłem to kolejną porcją i zminimalizowałem ten mas. Nie, jest ok. Teraz jest bajecznie. Ok, no to co? To mamy i od razu po aplikacji, słuchaj, po aplikacji powłoki możemy zarzucić reloadzik. Co do reloadzika, sprawa wygląda tak. Zwilżasz sobie mikrofibrę z jednej strony, zwilżasz panel. Tak, żeby był wilgotny, żeby były. O. Zwilżasz sobie panel, odwracasz mikrofibrę. Odwracasz mikrofibrę. Poczekaj, bo mi to trochę niezgrabnie idzie. A, widzisz, światełko ci tutaj zarzucę. O. Zwilżyłem sobie panel. Odwracam mikrofibrę, biorę reloadzik, tak jak widzisz, jest wilgny. Dobra, i raz, dwa, trzy, cztery. Dziwnie działa ten atomizer. Ok, i to już zależy, jak to woli, okrężnymi, wzdłużnymi ruchami, to jak już tam, jak ci odpowiada. Bardzo ładnie się rozprowadza. Zapach niestety nieprzyjemny reloada, z tego względu, że czuć rozpuszczalnik jakiś taki ostry, hardkorowy, jak nitro.
bardzo taki zapach nitro przebija się, no tutaj nie, powłoki nie czują w ogóle. Reload niestety śmierdzi, najzwyczajniej śmierdzi. Ok, i odwracam mikrofibrę, szukam, nie mam suchego miejsca, do wiadra z wodą i klik, sucha mikrofibra i finalne docieranie. Delikatnie, okrężnymi ruchami docieram. Bez docisku, fajny poślizg się pojawił. Fajnie, reloadzik czuję, że będzie mi się podobał. Bardzo fajnie. O, teraz to już przyszkliło na maksa. W ogóle przy trzeciej porcji jest zauważalne, czuję, że powłoka będzie dawać fajne szkiełko. I coś czuję, że ziarenko i głębie też ładnie wyciągnie. No dobra. Ok, teraz tak, latareczka inspekcyjna pozwoli, że ponownie nic nie będziesz widział. Zresztą wcześniej pewnie też za wiele nie widziałeś. A tutaj coś mi... A, tu są te mazy, co tak zostały. Jeszcze raz zobaczę, czy to nie reload. Poczekaj. Nie, to są te mazy, dobra. Tutaj wszędzie gitara. Idealnie. Reloadzik bardzo przyjemny. Aplikuje się bezproblemowo. Tak naprawdę reload mistrz. No coś ci mogę powiedzieć. No, po aplikacji powłoki, no, po wszystkim. Tak. No dobrze, jeżeli chodzi o podsumowanie powłoki 1.61, 61, cóż mogę powiedzieć? Zacznę od tego, że osobiście nie czekałbym tych 3-4 minut. Max 2. Powłoka jak przyschnie może, tak jak zauważyłeś, tutaj zostać mogą mazy. Jeszcze raz sprawdzę, czy są. Na maksa jest zminimalizowane. Tak naprawdę to muszę pod odpowiednim kątem latarkę ustawić, żeby było cokolwiek widać, że coś się narozrabiało. Tak naprawdę jakbym o tym nie powiedział, to nawet by nie było widać. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było rzetelnie, więc rzetelnie mi to przyschło. Pozwoliłem za długo posiedzieć po włosie i to jest ewidentnie chyba mój błąd, z tego względu, że... Znaczy, może inaczej, ja się tak wytłumaczę. Aparat, oświetlenie, to wszystko nie było w takim miejscu, jakbym chciał, bo chciałem Tobie pokazać, jak nagrywam. Poczekaj, bo jakoś tak ciemno się zrobiło. Tobie chciałem pokazać, jak nagrywam, jak aplikuję powłokę. Więc te światło też raz odwracałem, raz przyciemniałem i to tak, kurczę, taki bałagan, ogólnie miszmasz. A jak na spokojnie, a czyli na spokojnie, to też było na spokojnie, jak aplikujesz sobie powłokę, ustawisz sobie to oświetlenie, usiądziesz sobie wygodnie w takiej pozycji, jak Ci pasuje, a tutaj wszystko muszę robić bokiem, więc uwierz mi, nie jest to takie łatwe, jak się wydaje. Fajnie się ogląda, gorzej jest z aplikacją. I teraz tak, jeżeli chodzi o butelkę. Butelka jest bomba, już się skrystalizowało, kurczę. Butelka sama w sobie jest bomba, metalowa, fajnie, ale w żaden sposób ja nie potrafiłem wylać tej powłoki, wylać tej powłoki na aplikator. Z tego względu, że blokuje się i nie kropelkuje, tak jakbym chciał. Tutaj niestety leży to. Jeżeli chodzi o dawkowanie, nie ma szans, żeby tak sobie wyliczyć tych kropelek. Trzeba wstrząsać delikatnie butelką, żeby te krople wyskakiwały z tej butelki, może tak to powiem, właśnie. I tutaj znalazłem od 3 do 5 lat. No, spoko, super, fajnie. I teraz tak, co wstępnie zauważyłem? Powłoka, moim zdaniem, robi taką ciekawą, jakby chyba głębię nawet. Szkiełko jest całkiem przyjemne. Tak, fajne szkiełko. Bardzo ładnie, ziarno fajnie pokazało, bardzo ładnie. Co do aplikacji, aplikacja banalna, tak naprawdę nie jest to typowa powłoka, jest troszeczkę wymagająca, ale wbrew pozorom nie jest źle, nie jest źle. Na pewno nie kładłbym jej na świeżym powietrzu. Nie ma tematu, nie odważyłbym się z tego względu, że potrafi zrobić bałagan. Może na jasnym lakierze, ok, bo nie będzie tego widać. Na ciemnym niestety każde niedotarcie i każde przyschnięcie, za długie przyschnięcie, może się źle skończyć i skończy się tylko i wyłącznie korektą kolejną, czyli polerką. Aplikacja, czyli tak jak widziałeś, na panel odradzam, a czy odradzam, możesz tak robić, że
do zbierania powłoki, czyli docierania, spryskać sobie powierzchnię. Ja od siebie proponuję na mikrofibrę zebrać mikrofibrą, odwrócić, dotrzeć i później świeżutka i cała filozofia. Tak naprawdę ja nie przepadam za takimi powłokami. Miałem przyjemność raz, dwa, aplikować Kisho 801 bodajże, chyba numer, tak, 801. I tam mam wrażenie, że troszeczkę mniejszy opór stawiała powłoka. Tutaj jest w pewnym momencie powłoka, jak zbierasz wodę, ta woda już znika, na maksa zaczyna ci blokować fibrę. I dlatego ta fibra, która była dodana do zestawu, to jest tragedia. Ona jest za miękka. To musi być taka w miarę nie za sztywna. Fajne sprawdzą się z tym zawiniętym splotem. Ale ja używam takich za 5 zł, która jest... Ona nie jest delikatna i nie jest też za sztywna. Taka w sam raz idealna. Idealnie zbiera, idealnie dociera. I nie ma mowy tutaj o jakiejś miękkiej mikrofibrze, bo ci się podwinie. Nie ma szans w ogóle. Także no... Ja nie przepadam, właśnie, jeszcze raz, nie przepadam za takimi powłokami, ale mam nadzieję, że ta powłoka odwdzięczy się trwałością, bo myślę, że połysk jest całkiem niezły, bo tak patrzę, tak jak zawsze, w garażu wygląda to praktycznie identycznie jak wszystkie panele, ale wyjeżdża się na słoneczko i wtedy dopiero widać, co jest pięć. No dobra, no cóż bym mógł dodać jeszcze od siebie? No chyba już wszystko, no bo kurczę, no... Wymagająca powłoka, o tak może, wymagająca powłoka. Fajne jest też to, że nie śmierdzi. W ogóle jej nie czułem w garażu. W ogóle, zero jakiegokolwiek zapachu. W sumie to tak, jakbym rozprowadzał wodę. Także wydajność, kosmos. Tutaj 10 kropel na pół panelika, no to słuchaj. Tak naprawdę to te 10 kropel mógłbym rozprowadzić na cały. Wydajność to jest kosmos. Nie wiem jak to cenowo, bo nie będę ukrywał, powłokę dostałem od Grzegorza, którego serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. I w twoją stronę, Grzegorz, jakbyś mógł, zmień w butelce ten aplikator. Nie wiem, coś, co będzie odpowietrzać ją, żeby fajnie się przerzucało na aplikator. Kolejna rzecz, ogólnie zrezygnowałbym z mikrofibry dodawania. Szkoda prądu. Nie ma sensu, bo mikrofibra moim zdaniem jest beznadziejna. W ogóle się nie sprawdza przy tej powłoce. A tak poza tym, czekać tylko na test trwałości i wtedy, znaczy myślę, że test trwałości tak naprawdę zweryfikuje tę powłokę. Za pół roku na pewno będę chciał zrobić tak zwane odmulenie. Co do... A, i kolejna rzecz, reload od Neoxal. Ten 1.61. Bomba. Rewelacja. Śmierdzi, ale jest super. Aplikacja tego produktu, dotarcie to jest poezja. Naprawdę. I widać, że dodał tej powłoce jeszcze większej szklistości. Jak go zarzuciłem, rzeczywiście pojawiło się takie na maksa szkiełku. Bo przedtem to tak bardziej jakby taki stonowany, taka jakby głębia. Ta powłoka przy oświetleniu garażowym. A ten skurczybyk uzupełnił taką ślistością. Także to może być fajne połączenie. Znaczy dla mnie jest fajne połączenie, patrząc w garażu. No dobrze, myślę, że nie będę więcej czarował, bo nie ma sensu. Starałem się to pokazać w miarę tak elegancko, a pewnie wyszło jak zawsze. Co zrobić? No, samemu ciężko się nagrywa, ciężko jest to pokazać. Najgorsze jest to, że jest niedogodna pozycja. Miałem to zrobić z rąsi, ale stwierdziłem, że to nie ma sensu żadnego, bo wtedy to już nic nie zobaczy, bo ten aparat lata, fruwa i wtedy wychodzą dziwne kombinacje. A nie chcę ciąć filmu, chcę, żeby było jak najwięcej właśnie, jak najmniej, przepraszam, tego cięcia, żeby to było takie realne, żebyś widział, jak naprawdę pracuje się tą powłoką. A może jeszcze rzucimy okiem właśnie przy latarce inspekcyjnej, jak to wygląda. Momencik. Ojojojojoj. Ciemność. Widzę ciemność. Mhm. Pyk. No mnie się podoba. Naprawdę przeszkliło. Ładne, ładne. No, w ogóle mam wrażenie, że ta powłoka pięknie wyciąga ziarno. Taką jakby głębi dodawała. A Rilo, o, tu jest ten masy. Widzisz to? O. Widać go, nie? Kurczę, no. I widzisz, no. Tak jak mówiłem wcześniej. Max 2 minuty docierasz i z bani. Moim zdaniem oczywiście. No fajnie, dobra. Odstawiam aparat. Kurczę. Dobrze, że... Wrócę sobie. Dobrze, słuchaj, że wstałem o godzinie 3 w nocy. Bo teraz to czuję, żeby była makabra. W tym momencie 31 stopni. Trzeba iść bazę. A jest dopiero godzina
9.27, to wyobraź sobie, co ja tutaj mam o godzinie 14. Sauna, dokładnie sauna. Więc wyrobiłem się, można powiedzieć, idealnie. Idealnie. Co fajniejsze, powłoka, czy było te 20, czy teraz przy 30, w sumie bez różnicy. Aplikowało mi się również tak samo, można powiedzieć, w miarę dobrze. W miarę dobrze. Tutaj problemy, jeżeli możesz napotkać, to tylko i wyłącznie przy docieraniu, jak znika ci woda. Poczujesz opór i wtedy musisz sobie wyczuć, z jakim dociskiem i jak sobie przypolerować, bo to musisz przypolerować, bo zostanie ci taki biały nalot, taki mleczny i musisz go zdjąć delikatnie. Także widzisz, no tutaj nie zauważyłem tego nalotu, że mi został i pozamiatany, kurczę. No ale to jest kwestia oświetlenia i ustawienia się. No ale nic, no zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że to na pewno nie zniknie. A hydrofobowość będę chciał ci pokazać. A czy będę chciał ci pokazać? Na hydrofobowość zaproszę cię na końcu filmu, będzie to jako propozycja. Z tego względu, że teraz nie będę chciał wyjeżdżać i moczyć tej powłoki, bo tu jest napisane 10-14 dni. Czyli do 22 dokładnie panel obleję wodą. O tak może powiem. Obleję go wodą, żeby zobaczyć, żeby ci pokazać hydrofobowość, jaka jest na tym produkcie. I wskoczy to jako propozycja na końcu filmu. No dobra, z mojej strony myślę, że to wszystko. Jeżeli czegoś nie pokazałem, ewentualnie masz jakieś pytania? Śmiało, komentuj, pisz w komentarzach. Jeżeli będę mógł, to pomogę, doradzę, jak ja to widzę. Ogólnie powłoka, jeżeli chodzi o łatwość aplikacji, docieranie, no to nie jest to, nie są to najwyższe loty, jest wymagająca, ale myślę, że odwdzięczy się właśnie szklistością, głębią i mam nadzieję trwałością. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!